problemy ze znakami na drodze wojewódzkiej numer 571 między Nasielskiem a Połtuskiem. Są znaki, które wprowadzają w błąd. Tablice stoją w odległości kilkuset metrów od miejsca, gdzie faktycznie powinny być. Drogowy absurd utrudnia życie mieszkańcom podpołtuskich gmin. Oznakowanie drogi wojewódzkiej 571 na trasie Nasielsk-Połtusk to problemy nie tylko dla kierowców. 18 lutego 2015 roku Urząd Miejski w Połtusku wystąpił z pismem do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, w którym dokładnie opisano skargi mieszkańców podpołtuskich gmin, którzy też narzekali na niewłaściwe oznakowanie. Na przestrzeni około kilometra mamy 5 różnych miejscowości, w dodatku nieoznakowanych. Po przeszło 2 latach tablice pojawiły się, niestety z błędami. Problem się pogłębia, bo jeszcze bardziej nie mogą kierowcy trafić pod dany adres. Znaki informujące o wjeździe na teren wsi Kokoszka ustawione są z pominięciem 6 domów, w tym pani Sołtys, stojącego na samym początku. Kłopot mają nie tylko mieszkańcy tej wsi, ale także m.in. położonej nieco dalej miejscowości Łachoń. Tablica informacyjna stoi na wysokości samych pól. Trudno jest więc zorientować się, jak dojechać do terenu zabudowań. Tak naprawdę, jeżeli ktoś chce trafić do Łachonia, to w drugą stronę i w prawo i 2 kilometry w bok. Problem z dotarciem do odpowiedniej posesji mają przede wszystkim służby ratownicze. Właśnie to jest nie do pomyślenia. No, w moim polu stawia się znak, gdzie są tylko pola, a nie ma żadnych zabudowań. No. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie pomyłki nie wyklucza. Sprawdzimy tą organizację ruchu i jej i te znaki, które zostały faktycznie ustawione w terenie. Sprawdzimy, czy po prostu być może pracownicy popełnili jakiś błąd. Mieszkańcy liczą na to, że na rozstrzygnięcie sprawy nie będą musieli czekać kolejne 2 lata.